Rozmawiam z panem Romanem Czyżykiewiczem w Strzeszynie. Pan całe życie mieszkał w Strzeszynie, Tak, prawda? całe Urodził życie. się pan w 1929 roku, Tak. czyli szkołę rozpoczął pan O jeszcze 6 lat miałem, jak on rozpoczął. 6 lat miał pan. Najmłodszy był najmniejszy w klasie, a było 34 uczniów. Z nimi były uczennice. Było daleko do szkoły, bo to tam była szkoła, nie teraz. No i tutaj po śniegach, zimy były takie straszne. Mnie zapisał ojciec, bo on chciał się pozbyć, żebym szedł do szkoły. No, no i Szkoła była siedmioletnia? sześć. Sześcioletnia. Tylko to do trzeciej klasy w 1939 roku, żebym do trzeciej klasy poszedł. Tak, przyszli Niemcy. Tak, to już do trzeciej klasy, we wrześniu. Aha. I robił pan do szóstej klasy oficjalnie w Tak, szkole, tak? no, normalnie. Szkoły chodziłem, a później nauczyciele tutaj tak byli z wysiedlenia, bo jeszcze jeden zapomniałem, jak się nazywa. No i taka Pietraszkowa była, ona to prowadziła, ona najwięcej tu Ale co się. prowadziła? No tę naukę siedmioklasową to. Czyli w tajnym To nauczaniu. było tak, bo to nie było, to my tak po południu chodzili, jak już dzieci nie było, wieczorem, tak różnie. I kto uczył? Pani Pietraszkowa? Pani Pietraszkowa. No i był jeszcze jeden taki nauczyciel, nie zapomniałem, jak się nazywa. No i Szufa i Maciejowska. To była To Maciej. byli ci nauczyciele. Tak, to. I gdzie wyście się wtedy uczyli? W tej starej szkole taka była jedna mała sala i okno było zategowane, Zasłonięte. tak, żeby nie było widać. Wieczorem, przeważnie wieczorem, tak, że wracaliśmy wieczór do domu. Ile dzieci chodziło do tej siódmej klasy w tajnym nauczaniu? To pięciu chłopaków i trzy dziewczyny. No to był tak, Władysław Markowicz, tak jak było pisane. Władysław Markowicz, Tadek Rybczyk, teraz Roman Czyżykiewicz, Kalisz Eugeniusz i syn kierownika szkoły Szufa Ryszard. No a z dziewcząt była Czerwińska Janina, Zofia i Sarnecka Janina, to tam z tamtego końca. I była Elżbieta Guzik, ale ona nie skończyła, bo dostała poszczoły. Ale chodziła też. Ona była rok starsza, ale się zapisała, bo się dobrze uczyła. I to oni tak wybrali takich, co się dobrze uczyli. A ci, co się nie, co byli, jeszcze dwoje takich było. Jeden był z Wilczaka, drugi była dziewczyna z Zagóry. One poszły do technikum do Gorlic, do technikum handlowego. I tam poszła ta dziewczyna i taki i dwóch chłopaków, jeden z Zagóry, tu ze syna, a drugi tam od Wilczaka. To byli razem, my chodzili do szkoły. No i oni nie zapisali się do tej siódmej klasy, tylko poszli tam. I jak zaczęli tam chodzić, tak gestapo obtoczyło i wysłali do Niemiec wszystkich. Tylko. Wrócili. Jeden wrócił, to go wrócili zaraz jakoś tak, że dostał gruźlicę tam i wrócili, zmarł. W młodzieńczym wieku jest na cmentarzu, kolega mówił. Drugi wrócił, to już po paru, także wrócił się, no i zrobił jakiś kurs nauczyciela do tego i uczył, w Gładyszowie uczył. A później go dali na kierownika szkoły do Bystry, ale nie do rolniczej, tylko do. Do podstawowej. Tak, Honc Franciszek, Honc. No i taka była gazda, Antonina też była, to ona też chodziła, ale wtedy jakoś tak było, że nie poszła do tej szkoły, ona została. Tak, to 30 paru tych tam z tych, to była handlówka jakaś. Handlówka, tak, w No, Kromierze. no. Niemcy. Proszę pana, ja mam jeszcze pytanie, bo pan był dosyć dużym chłopcem już, kiedy wybuchła wojna. Pamięta pan wstrzeszenie Niemców? No pewnie. No jak to było? Wybuchła wojna. Była wojna, wszystko, pamiętam A od jak to. kogo pan usłyszał, że wojna jest? To był popłoch straszny. Było tak, że taki popłoch przyszło i to gdzieś nie wiem skąd to przyszło, ale w każdym razie z Kwiatunowej, tu bez te wsi przenikło, że Niemcy mordują od 60 do 16 lat życia Polaków. Po gdzieś tam przekroczyli I wszyscy granicę. uciekali No, na no. wschód, tak. No i przyszło taka wiadomość i tego. I mój brat miał, nie wiem, on miał 15 lat, 16 lat miał brat. I brat drugi był Jasiek,
Też i to oni poszli na tę uciekinierkę. I tu wszyscy za porządkiem, tu Rybczyk, on był wójtem gminy zbiorowej, no to załadował te wszystkie rupiecze z gminy na wozu, pojechali, tu sąsiad Kawa, wszyscy tu Kanachowski też, wszystko się spakowało i nocą wyjechali wszyscy wozami. Wszystko na tę uciekinierkę, bo ktoś taką, a ojciec mój nie pojechał. Został. Został i tego mówię. I dokąd dojechali? Ja, byli ja z Kostań Zawołowa. Ale zdążyli wrócić? Zdążyli po dwóch miesiącach. Po dwóch miesiącach, tak przeważnie. No, bo to... No i tak, że oni tam pojechali, buty zdali, mocno przeszli. No ale wróćmy, pan został w Strzeszynie, wojna wybuchła, mężczyźni uciekli i no co? Ja z ojcem zostałem, taki chłopak, miałem no, 10 lat miałem wtedy. No i to była pora koni i tak, no to ojciec. I my kopaliśmy ziemniaki, my tam mieli za sklepem ziemniaki, tam było mur tych ziemniaków. No to nie było mężczyzn, no same kobiety przy tym kopaniu. No i przyjechali Niemcy, pierwszy razem wtedy, co przyjechali. Jak pan zobaczył pierwszy raz Niemcy? To było początkiem października. Przyjechali samochodem, pewnie ze 30 przyjechało. Porozbierali się, karabiny w trójkąty, postawili na łące i przeszli tam do tych kobiet, co kupali ziemniaki. Tam na naszym kupali. No i tam rozmawiali po polsku z nimi. Tak. Czyli musieli być Ślązakami. Tu z Poznaniaki pewnie. No i z ojcem rozmawiali, ojciec umiał po niemiecku, umiał, to tam daj się złożyło, że pytali się ojca, ile z tego kawałka tych ziemniaków kopie, to rolnicy byli ze wsi. No i tego. I tych kobiet się pytali, to czego motykami, bo oni już mieli koparki. A tu motykami wszystko się kopało, nie było koparek, tylko motykami. A było wtedy coś ze 20 tych kobiet, co kopało, bo jeszcze nie było. No a już ojcem my wozili te ziemniaki, taki byłem chłopak, no 10 lat miałem. No i to wtedy pierwszy widziałem, że się porozbierali, takie gorąco było, wtedy ciepło, te karabiny w trójkąty, poszli tam do tych kobiet i tam rozmawiali, tak przygadowali. Tak. Czyli nie zrobili na panu jakiegoś strasznego Nie, nic, elegancko, tak, ja nic. Nie. Powiedzieć Strzeszyn przed wojną, byli polska wieś, byli Żydzi. Było, to ja chodziłem ze Żydami do szkoły. Tak, ilu było Żydów dużo? Tu było dwa, teraz tam był, we Szczecinie na dole było, zaraz tu było dwa, był jeden sklep, zaraz powiem, był ten Zelmon, co te Żydówkę Wątorowskiej zastrzelił, to miały sklep one tu, tu zaraz jak remiza jest. No i był Trajtel taki, Marek Haskiel, i bo ja taką Rywka ze mną chodziła do szkoły, ładno bo ja jak cholera, ładno taką czarno kędrate włosy, ze mną przez cały rok to ja była. No a u tego drugiego Zelmona była znowu Estka, no ale ona się utrzymała cholera. Ona była taka blondyna i tak, że się nie tego, i była tak, matka poszła, przebywała się tam, leży tak na, tam pod lasem, przetrzymywała się pod piecem. Ale u Polaków? U Polaków, taki tego. No i tam się, ona tam się przetegowała pod pieca, bo pod piecem miała się dyń, tam była. Pod piecem, to były te piece takie duże i biura była pod piecem, ona tam siedziała. Tam mi podawała jeść i to nie było. A ta córka. Ale córka kogo? Ty Zelmonki. Tak. A Zelmon, to pani powiem o Zelmonie też, bo ja to tam tę sprawę. A ta córka poszła tam do mojej żony dziadka i tam krowy pasła, bo to taką blondę, nikt nie wiedział. No, moc pasła, ale przyszła taka pastyreczka, chcemy pomóc krowy paść, to niech pasuje. No i tam się przełowa, nikt dość nie wiedział, ale zaczęli już łapać, że to jest pewnie ta Żydówka. Tato, bo to była dziewczyna taka, no zbiera, miała 15 lat. No to było jak ja, bo z tego roku ze mną do szkoły chodziłem. No i ktoś tam zaczęli deptać po tym, że to Żydówka, że tego. Ktoś ją tam rozpoznał. No i wzięli ją, wywieźli, wywiózł ją do takich znajomych na Rzepieni. Ale kto ją wywiózł? A ten syn tego gospodarza tu nie. Aha, tak, tak. Tak, wieczorem wziął na oczy, tam gdzieś pojechał, odbiózł, on tam miał takiego znajomego, to na Rzepiniku. On później zginął, partyzantce był i zginął po wojnie. A ta dziewczyna przeżyła?
przeżyła. No i stamtąd, jak się stało, nie wiadomo, dostała się ze Rzepinika, pojechała tam i dostała się do Tarnowa. I w Tarnowie tam, nie wiem, szuka pracy czy co, tego. I żył ją gestapowiec taki, tego, i była pomocą, miał dzieci i była pomocą. I dzięki temu przeżył. Zostawił tam ten. A kto jeszcze w Strzeszynie pomagał Żydom przetrwać? To tu przychodzi, to moja matka tu przychodziła, przychodziła do niej, tak, Żyd przychodził, to pamiętam kurtkę nam mnie przyniósł, taką kurtkę, bo miał kurtki, to mu powiedziała, to tam masło, ser, co tam miało, to dawała mu tego. Przychodził w nocy i pukł do okna, to tam miał. A gdzie się przechowywali? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Przychodził w nocy, a znaje się, bo ja ty znów tego Żyda dobrze, bo do pierwszej komunii mi ubranie kupowali tam u tego Żyda. Czyli miał sklep? No, miał sklep Blum był. A to Blum? No, Blum. No, to Blum był. Ale Blumowie później u Dylongów się przechowywali, tak? No, to tak jest podane, ale oni tam byli może u Dylongów, a później tutaj gdzieś byli, ale nie wiem gdzie. Nie będę nikogo posłuchał. Wspominał pan o jeńcach w Libuszy. W Libuszy, tak. Co pan na ten temat wie? No, skąd? No, wie pani, to tak było. Ja tu w 1944 roku przyjechał Lęczan z Jerkajs Policaj, była to jest wojskowa policja, się nazywa Jerkajs Policaj. Przyjechał tutaj, u nas było, na wojsku były ziemniaki na wozie. To był już październik, tak koniec października. Ale czyje te ziemniaki były? Nasze były, to były wykopane i na wozie stoły. Tak, tak. No i otworzył wojsko, a przed tym był też, to wziął 4 worki łowca, bo my muczyli. To kazał nasypać 4 worki i wywieźć na drogę. Bo się muczyło, wziął za łowiec, a oni mieli konie. W Chlęczanach we dworze było. No i tam stacjonowali. To była zicherka i z policji mieli takie. I tak to było, że jak oni przyjechali tu i kazali załadować, wyjrzą te ziemniaki, 4 worki ziemniaków i zabić na Lagerplatz do Libusze. Tak powiedział. Wiedział pan, co to jest Lagerplatz? Ja wiedziałem, bo tam cegłę woził stamtąd, wiedziałem, gdzie to jest. Aha. No, i taki chłopak był, no to wiem, miałem 15 lat. 15 lat miał. No i a u nas było 3 konie, tak ojciec, taką klasz była, co się nie bała niczego i zaprzątnął i mówi, to jedź tam na ten Lagerplatz, zabierz te ziemniaki. No i zawiozłem 4 worki tych ziemniaków, to tak gdzieś za to, tak że jakbym tam był, już się światła świeciły. No i ciemno. Już się ciemno robiło, tak. To był listopad, nie, koniec października. No i tego, tak jak podjechał tam pod bramę, a Lagerplatz był po drugiej stronie, była wieżyczka i tam było to ogrodzone. A proszę mi powiedzieć, w którym miejscu był ten Lagerplatz? Tu jak się wyjeżdża, to szlaban tam się wyjeżdża, to zaraz, teraz zarośnięte trawami było ogrodzone siatką. Ale tak, ale nie, jedziemy w stronę Biecza od Gorlic. Ale to było tam na górny, wie pani, tu się wyjeżdżało, tu jak się jedzie od Gorlic i przed tymi, co to był ta rozlewnia, wódek miała być czy coś. Tak. Tak, to tędy się dojeżdżał do góry i tak na tego i tam była. Szlaban był, co się rozjeżdżało. I po drugiej stronie była wieżyczka, to obserwator był, co żołnierze pilnowali tych jeńców. A tam było zagrodzone i mieli takie namioty, takie tam byli. No a tutaj była wartownia, była tutaj przy wjeździe była wartownia. I ja podjechał tym na Lagerplatz, no to tam dojechał i stanąłem tam, szlaban był, nie pojechałem nigdzie. No i dopiero z wieżyczki ten żołnierz dzwonił na wartownię, to już się ciemno robiło. No i przyszło 4 jeńców tych ruskich, zabrali te wory, na plecy zakładali, że przewracali, bo to były pełne wory, takie wielkie. No i poszli tam tego. I on, ten mi to nawrócił, otworzył mi bramę, ja pojechał, nawróciłem tam na placu. No i zatrzymał mnie i dał mi przepustkę. Tak. Dał mi przepustkę. Bo była godzina policyjna. No to już było wieczór, już ciemno, już światło się świeci. Ale mi dał przepustkę, że ja tam nie umiem czytać, ale zaraz mnie tu kokal, tu na tym zakręcie, stoł posterunek niemiecki, tu jak ma ta kawiarnia, te restauracje, co ma ta. Tak, tak. No, to tu chodził patrol niemiecki, zatrzymał halt, no i tego.
i świecił latarką, no mu dał tę kartkę, przyświecił, poszedł i żeby iść. No i jadę i tutaj znowu jak na Szczecin był młyn i tutaj znowu chodziła patroli i też mnie zatrzymali. Czyli sprawdzali? Tak, sprawdzali. No i ja pokazałem to i przyjechałem. Na 11 godzinę się wrócił, bo... Ojciec Antoni. Tak, tak. Widziałam zdjęcie, był w wojsku. Tak, on był. Proszę mi opowiedzieć, gdzie no, był w wojsku? On był powołany w 1903 roku, miał 23 lata, jak był powołany do austriackiej armii. No i był przydzielony do takiego batalionu ochronnego dla miasta Pragi. To z Austrii. Praga. Chodzi panu o Pragę czeską, o stolicę. Tak, tak. I wybierali, tak, przeszedł ten oficer niemiecki, był w stopniu podpułkownika. Przeszedł i wybrał, ojca wybrał, panie, żeby wystąpił i wziął go za ordynansa. Jak go wziął, a 3 lata pełnił tę służbę i musiał chodzić na wieczorowe szkolenie niemieckiego języka. Musiał się uczyć. No, a miał tak, on miał żonę i jedno dziecko. Tego, no i w domu tam i ojciec tam musiał być, tam mieszkał. Mówi pan, że ten oficer... Tak, tak, to był austriacki oficer. Austriacki czy niemiecki, no w każdym razie... I on był kim? Jaką pełnił funkcję? On był komendantem miasta Pragi. Takim jak policjant, co jest komendant, no to tak był takim. Takim, i co, ojciec tak, tam u niego był ordynansem. Tak, był ordynansem. No i chodził, nauczył się języka niemieckiego, umiał pisać po niemiecku i czytać, bo był tak, połapał to wszystko dośpieronym, zresztą z nim miał i na obcowanie. A w czasie pierwszej wojny brał udział w... Tak. No i teraz to wrócił z tego wojska i tego ożenił się i w 14 roku dostał kartę mobilizacyjną i powołany został znowu do wojska. No a tu miał 4 dzieci. Tego, no i tak się złożyło, że był przydzielony na front, na linii frontowej od Moszczynice w kierunku tu, bo to szło jak do Tarnowa, ten front ciągnął tak z tego. No i tu się mu udało, że od Krzyżówki w Moszczynicy w kierunku kościoła. I tu był w tej linii frontowej, co był zabezpieczający. No jak uderzyli Rusy, jak uderzyli ta carska armia, jak uderzyła na pierwszy sztych, tak on został ranny w nogę. Nogę mu przestrzelili, bo tam gdzieś, no nie w każdym razie miał przestrzelone. No i urwał kalicony, zawiązał nogę, żeby mu krew nie uszła i wciągnął się pod taki mostek drogowy. A jak się, bo się nie pytał, ale on to opisował, że pod mostek drogowy. On to wszystko pisał. No wszystko napisane, każdy dzień, co to było napisane, tego to rany Bożą. No i wracając do ojca. No i wlos pod tym mostem i przesiedził do rana. I słyszał jak jęczali tam, bo tam na pustkach, na bagnety już doszli jak do pustek, tam tu Moszynica, tam do pustek. I słyszał w nocy, jak stękali, jak się tam gwałtowali żołnierze, bo na bagnety tam szli na te pustki. No i walka tam była straszna. I rano wylosł pod tego mostka, bo tak to leżał pod tym mostkiem, a tu Rusy już byli i zubili go. Do niewoli. No, do niewoli. I także to, co było na tej linii frontu, wszystko zabrali. No i wtedy on kulawy, no nie tego, rozbroili go, wzięli karabin to, rozbroili furmankę tam w Moszynicy wzięli. To Zideczek był taki ranny, co po tym froncie. No i załadowali na furmanki, przez Kwiatunowice do Rożnowie w Rozenbarku był punkt zborny. Było ich 1500 tych niewolników, co ich pozbierali stąd i wszystko w Rożnowicach, do mnie był Rozenbark. Bo ja się mylę na tym, bo pisali tak. No i do tego Rozenbarku wszystkich tego. I on go wieźli na wozie, bo nie mógł iść, bo przestrzelono mu nogę. I tak się złożyło, że jadąc bez Kwiatunowice ujrzał takiego znajomego, Kaleciora był. Nazywali go Kaleciorem. To jest na samym szpicu, ja pamiętam, nie wiem, czy jeździ pan. Tam był ten Kaleciora. No i tam ten Kaleciora ujrzał go i mówi tak, słuchaj, bo się znali, bo to przecież oni tu do kościoła chodzili, bo to parafia tego. I mówi, słuchaj, daj tam znać żonie, że ja jestem ranny i już do niewoli jest wzięty, ranny jest i będę w Rożnowicach, będziemy w Rozenbarku, żeby przyjechała się tam pożegnać ze mną.
No i ten zaraz był, znaczy tu ten kaleczora dół tu i tu by para koni była i już córka tak, to miała 8 lat. Znaczy siostra moja. Siostra pana. No. Wzięła tę córkę i ona i parobka tego i pojechała do tych Rożnowic. I tam prosi tego komendanta na wszystko, żeby zwolnił ojca, żeby tego. A on mówi, ja ta, że moje rybiata i nie zwolni, nie wolno. No i co? Ale widziała się z mężem? Widziała, rozmawiała i tyle ustąpił, że na pożegnanie z dziećmi dał dwóch żołnierzy, żeby tu przyjechać do domu. Wrócił się tu do domu i był przez noc i na 10 godzinę rano miał się stawić do Biecza, bo już ten cały orszak szedł i to 1500 jeńców było. No i maszerował wszystko i zaraz... No i tak się stało, że przyjechali tutaj, przenocowali, ojca pilnował dwóch żołnierzy, no i rano na 10 do Biecza. I w Biecu dopiero cały orszak się tego pożegnało się w Biecu i pojechał. Był 4 lata, był w niewoli ruskiej. Gdzie był, wie pan? Wiem, w Dąbiecku, tam gdzie dzisiaj walka się toczy i tam były takie dzikie pola. Nazywaje. Strasznie urodzajne grunty, czarnoziemy, bo to ta dolina, to do Morza Czarnego spływało, tam były takie urodzajne pola, były strasznie, pszenica nikt nie nawoził, czarnoziem taki, że się zbrudził. No i tam był taki majątek, bardzo duży majątek, tak jak powiat gorlicki, tak on to ocenił, taki duży był majątek. I w tym majątku to był właściciel, taki baron jakiś, to tam wysportowany. No jak już to wszystko całe przyjechało, tam ten obóz, to uderzyli to od września do grudnia. Jechali tam do Doniecka, tak długo, na piechotę, całe 1500. No i tak się złożyło, że przedstawił cały ten i pytał się, kto zna niemiecki język, kto wystąpił. I zaraz mu zawołał i mówi, ty będziesz kierownikiem mleczarni. Była mleczarnia taka, co było 1200 sztuk i te wszystko na rzecz wojska pracowali. Sery i masło, wszystko na rzecz wojska. I ty będziesz kierownikiem mleczarni i będziesz mi dawał raporty z produkcji, raporty, żebym od rana do ciemnej nocy wozili takie becki drewniane, robione specjalnie mleko po 600 liter. I wozili na wozach, w zimie na saniach, wozili to mleko i wszystko, parowa maszyna była ustawiona i paliło się panie w tej parowej maszynie, żeby para była i wszystkie konstrukcje, te maselnicze, te inne, co to były, to wszystko tą parową maszyną było naciągane, była konstrukcja i także robili i co tydzień ładowali wagony właśnie masłem. I te raporty, ile wyprodukowano, ile wysłano dla wojska. Wszystko na wojsko. Przychodził pociąg i tak ładowali słoninę, wódkę, bo tam była i gorzelnia, cukier ładowali, była i cukrownia, no i mleczarnia była, i tartak był, i wszystko na rzecz wojska, wszystko się działo. Tak, jak było 80 par koni, co pole obrobiali. No wszystko jak... A ojciec wrócił kiedy? W 17 roku, co wybuchła ta rewolucja, tak przyjechali tam gdzieś już w listopadzie. Ci czerwonogwardziści przyjechali, pytają, co ty jest? A no ojciec mówi, plenny, uchodzi. I z takiego łoba byli, co z tego okręgu, co się znali, był taki Haliborzek z Grudny. Haliborzek. I razem wzięli, załadowali te wory, jeszcze miał masło, serę miał i co tam miał. Po parę pudełek zapałek wzięli, takie zapałki długie były podobno. No i wymaszerowali i szli. I szli lasami, pół roku szli. Do Lwowa pół roku trwało. Tak, do Lwowa jak doszli, tak wtedy już Lwów już był odtegowany, już polskie wojsko było we Lwowie. Tego, czekać trzeba było tydzień czasu, jak transport do Rzeszowa szedł. Znaczy, raz na tydzień. Ojciec wrócił do domu, czy gospodarstwo było całe, nie było zniszczone? Nic, nie było zniszczone. Nie było wrócił zniszczone. I było tak, że jak się wrócił, i tu już dzieci go nie poznały ani nic, bo to 4 lata. Tak. No, małe. Właśnie, a propos dzieci. Pan jest Roman, miał pan rodzeństwo? Miałem, ale ja po drugiej matce jestem, po drugiej żonie. Aha, ale miał pan rodzeństwo. Siostrę miałem i brata. Brat teraz zmarł, miał 94 lata.
5. A brat co robił? Też na rolnictwie był. Też. A dobrze, a Tadeusz, Tadeusz w mundurze, tak. Coż on robił w mundurze? Był w Wojsku Polskim. Tak, tak, on był przed wojną w honorowej kompanii przy prezydencie Mościckim. A jak to się stało? A no tam go pociągli, że był, miał wzrost 190, a tylko takich brali. No i tam się dostał do tej kompanii honorowej i to jeździli do Spawy, tu gdzie wyjeżdżał, to oni jeździli, obstawiali go, to było pilnowane. A jeszcze chciałabym, żeby pan mi bardzo krótko powiedział, jak dawniej uprawiano rolę, jak to wyglądało? No to jak wyglądało? Bo robiło się podorywkę, później po podorywce tam silników nie było, tylko kojmi. Kojmi, wszystko, pług jednoskibowy, konie ciągły. A żniwa jak? A żniwa to kosa. Sierp i kosa. Sierp i kosa. Tak, nie było. Bo ja pamiętam... To bardzo ciężka praca. No pewnie, to była ciężka. To ja wiem, bo ja już taki chłopak byłem, to już w 56 roku dopiero kupiłem kosiarkę i to pierwszym kupił tu. Kosiarkę na konną. Co koń zapiął? Kosiarkę konną w 56, tak? A żniwa jak wyglądały? No tak wyglądały jeden drugi sąsiad. Nie żniwa, tylko młocka. A młocka, no to przeważnie były takie maszyny, były takie na korby. Wie pani, coś czterech ludzi musiało obracać, żeby moczyć. Przeważnie tu nawet takie duże gospodarstwo. Ale ojciec mój był postępowym człowiekiem, bo miał kierot. Maszynę miał taką, co czepała słomę, taką kupił u Bala na Belny kupił, bo on już miał większą maszynę. Ojciec był wójtem 10 lat i tak się znał. W Strzeszynie był tak, wójtem tak. Ojciec. Ostatnim wójtem przed gminami zbiorowymi. I taki on był taki postępowy, jak tego to. No i miał, prowadził hodowlę koni taki dla wojska. Ojciec? Tak. Takie konie jak wychował do 3 lat, to kupowali, to była cena od 650 do 700 zł. Także mur pola pokrywał taki koń. Tak. Czyli bardzo drogie. Drogie były. No i to był czysty kwiat arabski, miał takie matki, takie kobyły, to i to też takim pokrywał i to by takie specjalnie dla wojska. I długo to trwało? A no to pewnie 10 lat tak trwało, no to później. Później ta klacz jedna mu padła. Ale ile miał tych koni? A miał, było 4 czasem ze grupkami, tak. Aha. Ale takie miał 2 klacze, to były takie arabki. A ktoś je przyuczał do jazdy, czy...? Nie, to tutaj brat jeden, drugi, tu byli bracia, to tam to jeździli na tych koniach cholera. Tak, ja to były takie siwe takie białe jabłka po sobie, ładne były jak cholera. I ostatnio była już przyrektowana do wzięcia i wzięli ją, jak wybuchła wojna, wzięli ją w Ciężkowicach, był pobór tych koni. Czyli to się działo przed wojną? Przed wojną, ale tu już jeszcze jedne miał do sprzedania, to mieli ją kupić. Już była wyceniona i mieli ją kupić. Ale nie kupili, no, bo już widzieli, że się ruch robi, to im i tak weźmiemy i tak. No i dali papier za nie na 650 zł. Przed wojną. Wierzchowiec pierwszej klasy. Bo pan lubił nowinki techniczne i nowe uprawy, tak? Tak, tak, to ja, czyli był młody pan rolnik. Takim postępowym tak, rolnikiem. Tak, no, młody rolnik to mnie, to ja musiałem mieć. I takim był zawzięty. Ale na... w czym to się objawiało, to pana nowatorstwo, jeśli chodzi o a no, rolnictwo? Ja czytałem, ciekawy byłem, bo to tak chłopaki, to się nikt nie interesował. Ja bym był wieczór niedzielę, to kupił 3 gazety i musiałem przeczytać. To nawet szedł i utykałem, ja czytałem, bo taki był, a to ojciec mnie tak wciągnął do tego. No. Co pan takiego nowego wprowadził u ja siebie? Ja wprowadziłem tak, to uprawę, nawożenie buraków, bo to cukrowych buraków się sadziło wtedy masę. Było za tonę buraku 30 kilo cukru dawali. Wie pani, to wóz prawie był taki pełny, no to 30 kilo, bo ja nie kupił cukru inaczej, no to... No i tak to te uprawy tych buraków, takie poletka doświadczalne robią, jakie nawozy dawać, jakie największe te... znowu nawożenie łąk. Było 3 poletka się robiło, po jednym arze. I to wszystko na łące opalikową, tu dawał takie nawozy, tu takie, a tu znów inne, a tu znów bez nawozów było.
No i takie, żeby ludzie, bo to był taki zespół, taki konkurs, taki młodzieży. Ja to prowadził, było z 8-9 takich, kto chciał. Zrobiłem taki kurs, żeby ten, nareszcie przyszło tak, żeby zrobić uprawę ziemniaków. Ale był, dadzą mi ziemniaków 6,5 metra na pół hektara. No i na, coś i nawozów mi dadzą, ale nie tyle, to, bo to by drogo było. Ale ja więcej dołożyłem się swoich. I pół hektara, takie 50 arów na Rowinie, elegancko uprawia. No i wszystko, jak on uprawił, przyszła kontrola z Iwonicza, to już było później. To w Iwoniczu był ten doradztwo rolnicze, czy tam jak było. No i przyjechało 15 agronomów takich tych, po szkołach inżynierków, nie inżynierków, i pani doktor, taka pani, to do tej uprawy prowadziła, no i prawie kwitły te ziemniaki. Piękne takie, no wszystko kwitnie, bielusieńko, elegancko, a tu ziemniaki sąsiadów, zaraza już żyje, tu stonka, tu to, a ja dwa razy pryską przeciwko stonce. No i nawożenie było, i przyszła, popatrz, obeszła to poletko i teraz ja panu zadam pytanie. No i zdaje mi pytanie, jakie nawożenie, jak. No i mówię tak, że połowę obornika wywożę w jesieni, a połowę wywożę na wiosnę, bo nie mam na tyle obornika. No i to wszystko spisali, a ci agronomowie siedzieli na biedzie i pisali to, co ja mówił. I ja mówię, to ja was będę uczył, to weźcie mnie powinni uczyć. A on mówi tak, oni wiedzą z teorii, a z praktyki nic nie. Tak mi powiedział. I dostałem nagrodę wtedy, bo jak wykopał te ziemniaki i dałem te ziemniaki taką produkcję, że nawet Niemcy nie osiągali takiej produkcji. I to nie tak, żeby było bujane, bo wozy były ważone i tego. Z tego pół hektara 130 kwintali ziemniaków, pół hektara. A Niemcy nie mieli 120. Pan lubił też różne nowinki techniczne. Wspominał pan o wodociągu, gdyby pan mógł odrobinkę powiedzieć. Ja zaraz pani to opowiem. I było tak, że przyszedł do mnie taki sąsiad Pyznar tutaj i mówi tak, słuchaj Roman, ty byś mnie tu nie przepuścił, bo tam mieli rurociąg od Kwiatunowic, tam spod Kwiatunowic, mieli tam i tu szła. Ale to był wodociąg prywatny? Prywatny, tak, bo to chłopie też coś i 8 tych tam, a i tu było wody i tu bez mój plac chciał sobie dociągnąć tu. Ale to był wodociąg też grawitacyjny? Tak, tak, to pod własnym ciśnieniem, tak. No i ja mówię Wojciechu, tak mu mówił, on taki starszy chłop, ale tak my se przyszedł tu i on taki był fajny chłop. Mówię Wojciechu, co będziemy tam ciągnąć? Mamy tu źródło tam za lasem, pod tym, pod dziołem, wy tam tego załadmy to źródło i przeciągniemy tu i będziemy mieć tu, a nie będzie tamtąd. A to źródło było na czyichś polach? Tak, to źródło było na, zapłaciliśmy 1000 zł za to źródło i kopaliśmy studnie tam. Tam było takie, wychodziło ze skał to źródło i tam my wykopaliśmy. Głęboko? No, tak 2 metry było, 2 betony, jeden był na wierzchu, tego jeden pełny był. Także czasem dźwigło się było za tyle. A czy badaliście, jaka jest wydajność tego źródła? Widzieliśmy, bo rzeka szła tym, no to przecież no, rzeka od tych źródeł szła szyka bez las, idzie do Ciśnienia. No i to było tam pewne, bo tam nie tak, no było rzeczywiście źródła i tam było studnie później nakopane do góry. Dobrze, wróćmy do wodociągu, jak to się potoczyło? I tak my zrobili, no to pozbierajcie tam tych sąsiadów i niech tu przedą wietro, tu obgadamy tę sprawę. I się godzą, żeby zrobić. Ja mówię, no a mnie zrobili takim, żebym załatwił te rury. Wie pani, a to było 1000 metrów rur, 5 centymetrowy na główny rurociąg i 250 rur znowu to dopływy. Czyli poskładaliście się na to? Nie, na razie nic. No i ja pojechałem do Gamratu. Tam był taki kapitan w Gamracie był, bo tak to nie, w niedzielę pojechał. A wiedziałem, gdzie on mieszka. I poszedłem do niego i proszę go, tak, to był, bo to była wojskowa fabryka tam w Gamracie tego. I poszedłem do niego, normalnie wziąłem pół litry wódki, żytni, to, bo to te żytni wódki, ale on nie pił, no mu zostawiłem, ja też nie pił. Prosił, tak, on go prosił naprawdę ze szczerego. Ta żona się tak słuchała, nic nie mówiła. I tak proszę i on mówi tak, wie pan co, ja się rozglądnę, jutro się rozglądnę
jak będę mógł zrobić, to zrobię panu. We wtorek, jak pan będzie w Gorlicach, tak mi mówi, to niech pan się zapyta tam w domu towarowym, tam był na Zawodzie, tak. No, nie, bo tam te rury, my tam składujemy te rury, telefon we wtorek, a to pana te rury, to cały samochód rur, czy wie, to dla pana, tak się, a ja miałem książeczkę oszczędnościową. No i to było 36 tysięcy, to był pieniądz wtedy, nie go szlag weźmie. No i te rury musiał zapłacić i od razu samochód, szlagier wraz z żony. No to, a tu jeszcze nic nie zrobione było, a rury już musiałem brać, bo on tak załatwił błyskawicznie. Zwalili mnie tam, tam zaraz jak z drogi zjeżdżał się na łące, my zwalili, dopiero poszedłem po tego sąsiada Wojtka, tu Pestara. I pojechali my, kujmy my zwiedzi do mnie do stodowej. Poszliśmy do tego, co tam miał, te, na jego były te, te, to bagienko, takie te źródła. Poszliśmy do niego, ale tego, a jak zapłacicie, to, to pozwolę. No to wiele chcesz, 1000 złotych za te źródła. No to będziemy może 2, może 3 studnie, nie wiadomo, ale tu będziemy, a tu róbcie co chcecie. Ale to, wyście to prawnie załatwili? Nie, tak, na umowie, na spisanie umowy, on podpisał, my podpisali. I jak długo trwała budowa tego waszego wodociągu? A no, zaczęliśmy gdzieś, bo to było w sierpniu... Ale to był który rok? 40 lat teraz jest. 40 lat. Tak, a jak długo? Zaczęliśmy w sierpniu? W sierpniu chycieliśmy się tak pod jesień, po zasiewach, po tego. Przestawiliśmy w jednym dniu, my wydarli od studni do zbiornika, o tam jest 250 metrów. Tam od studni do tego zbiornika. Także my prawie przekopali i studnie my wykopali 2 i tam my połączyli się. Ale w jeden dzień my to zrobili, na drugi dzień my mieli zasypować i przyszedł mróz, zamarzło, wszystko nie dało rady. Na wiosnę trzeba było tonę cementu, gmina przyznała, bo te... Kiedy pierwsze krople spłynęły do domu? A to wnet spłynęły. I jak my zrobili to, tyle i zbiornik my wybudowali, to było zaraz tak na wiosnę, po robotach na wiosnę zbiornik my wybudowali, rury były i rowy, każdy 50 metrów miał wykopać tego, było 10 i 50 metrów, a te do... A jak głęboko te rury kładziemy? 80-90 centymetrów. To sporo. No, grubo było, tak żeby sporo. Nie zamarzło. No, tak my kupali się. Czy ten wodociąg do dzisiaj chodzi? Tak, tak, no to wszystko. Czyli macie dalej wodę z tego dalej, to, to, to 40 lat. I ile gospodarstw? 10. A teraz, bo tu jeden zmarł, to nie ma właściciela. A tak to już cały było. I zawsze wystarczało wody? Zawsze. Było tak na roku. Teraz było też coś, coś tak było, co... Aha, bo pękła tam rura, taki był pęknie i uciekała woda do... Dobrze, ale jak susza przychodzi, woda jest? Jest. Jest. Jest tam woda, bo tam jest te skały idzie. Badacie tą wodę? No i nie była badana ta woda. I samochód zachorowali, chłopaki to chodzili do szkoły, zachorowali na żółtaczkę. I tu się przyczepili, przyjechał samopis z Jasła i przyczepili się do mnie, przyjechał, no to do mnie. No i przychodzą tu i mnie mówią, żebym pokazują plany tego. Ja mówię, nie mam planu. Po 2 tygodniach przetrwała, że woda jest zdatna do picia, dobra i no dużo wapna posiada. A czy awarie występowały jakieś, oprócz tego, że tam przeciekało raz? Nie, tak nie było awarii, nie. Czasem tak było, że wie pani, bo stamtąd woda stale cieknie, a tu pod lasem, no tam widać go, takie, taka krupka jest. Tak się przelewała ta woda. Pełny zbiornik, a zbiornik betonowy my wybudowali taki na 15 tysięcy litrów. Także tam się idzie stamtąd bez przerwy, to czasem no, przelewało się z tym zbiornikiem. Ale ten zbiornik jest kryty? Kryty, zrobi taki no właz jest, co do kranów tam regulacji prowadzi. No i musieliśmy od tego zbiornika do lasu jeszcze pociągnąć 80 metrów do lasu, żeby jakby nadmiar wody, żeby tak, odchodziła, bo tam dźwigały loo bez te przykrywy, wszystko i to zawodniało tam pole. Robiło baciara. To my musieli jeszcze zrobić, to taką awaria. A tak to wody wjeżdżą do dzisiejszego. No to gratuluję, fantastyczny pomysł to, był. No. A widziałam pana zdjęcie w mundurze strażackim, panu wręczano jakieś odznaczenie. Był pan zasłużonym strażakiem. No, bo ja to zakładałem straż i to... Wszystko. Pan zakładał straż tak? W Szczeszynie. Tak, to tak. Kiedy to było? W 1953 roku w styczniu.
Ja wróciłem z wojska i poszedłem do urzędu gminy, to była już tam, gdzie porodówka w Bieczu, była gmina i poszedłem się zameldować, jakbym wrócił jako rezerwista tam i taki był ten Franciszek Barsz z Binarowy, on był tym referentem dla wojskowości. Ty, Romek, mówi, ty byś nie założył straży w Szczeszynie? A ja mówię, to ja się rozglądnę, to może i założę. Tutaj na Kapinosie, gdzie Żydzi byli, tutaj jest tego. A dlaczego na Kapinosie? Bo to tam Żydzi byli, tam była taka knajpa, to tak nazwali Kapino, taki przysiółek. No i tutaj było najwięcej takie, tylko drogi to jest i tego. Było największe takie zgrupowanie domów. Także w 700, promieniu 700 metrów było 18 strażaków. I wybór tego zarządu i wziąłem, jakbym wybór zarząd. No ja z sekretarzem, tu zaraz tam taki, co właśnie z oko tego drogi był, na komendanta, no i Wachowicz Józef, co mistrz Polonii, ojciec, on tu mieszkał, tu w Szczeszynie. On tym skarbnikiem, no i cały zarząd, komisję rewizyjną, to my zwiedziliśmy z bratem, zarejestrowaliśmy 27 stycznia w 1953 roku. Ja to założył i później remizem budował. A dobrze, a remiza kiedy została oddana? Czyli w 94. Aha. Tak, ale 4 lata my prawie budowaliśmy. A pierwszy pożar, który żeście gasili? To był pożar w Pierniwie. Ale pierwszy, pamięta pan? To tak, pamiętam, to było tutaj u tego. U Haberka tam, jak się ten zakręt jest, to tam stodoła się paliła. To było wtedy pożarów bardzo dużo. Tak? Bo słomiane dachy były, to tak nie było to. Później to tak dachy, zmiany dachów i takie kontrole my przeprowadzali, żeby kokuminów nie było nigdzie. Nic, żeby były kominy dobrze zabezpieczone. No i także to trochę ustąpiło. Teraz się nie trafia. A teraz jest tu dalej remiza, bo to dopiero wybudowana. No, pewnie. I ilu strażaków jest? A teraz jest coś 47. I to jest ochotnicza straż pożarna. Tak, ochotnicza. A to są młodzi, to ja jestem najstarszy z tych strażaków, to jeszcze żyje i co założył, a tak to już nie ma. Wszystko wymarło. Naprawdę. No, ale na zebrania idę. Chodzi pan tak? Pewnie to zabieram go. Też komendanty było od 88 roku byłem komendantem, bo też i taki Markowicz Damian był prezesem, no i taki Kościółek, on jeszcze do dzisiejnia tu kiepstora był u mnie, bo on to wszystko pisał, był porządny sekretarz, był taki zapisał, bo on tam na miejscu był, to jak ta budowa była, to wszystko zapisał każdą godzinę, kto robił, jak to wszystko tak regulował, kto ma robić jutro, to wszystko kierował, bardzo dobry chłopak. Tam. No ale gratuluję, to pan wiele zrobił dla swojej wsi, prawda? No, to zrobił. Tak. No jeszcze pani powiem, bo to... Dziękuję bardzo za wywiad, dziękuję za opowieść.